że chciałam też Grzegorza poznać trochę z drugiej strony, co Grzegorza tam się dzieje, kim jest, co myśli, jak tworzy. Dlatego te pytania też będą właśnie takie, żeby troszeczkę Grzegorza tutaj porozbierać delikatnie. Także pierwsze pytanie, Grzegorz, jak się zaczęło? Kiedy zaczęło twoje pisanie? I kiedy powstał pierwszy? Czy wiesz, jakie były tego okoliczności? Ja nie wierzę, że jest ktoś na świecie piszący książki czy wiersze, który szedł po ulicy i go biorą, trzasnął w głowę i zaczął pisać. Takie coś się nie dzieje. To musi być splot zdarzeń. Gdzieś od kiedyś tam, moim zdaniem, we mnie się wszystko zaczęło, jak tam w tym budynku naprzeciw moja mama była bibliotekarką i ja tam spędzałem ogromną część dzieciństwa. W związku z tym, że jestem urodzonym leniwcem, nawet motywowany, bo ja się urodziłem w dzień kobiet i jeszcze w niedzielę do tego, czyli mam tak jakby czytałem tylko na początku, jak po przeczytaniu wszystkich książek o rybach i o piłkarzach, wziąłem się za poezję, bo poezja jest najkrótsza. Wiadomo, nie trzeba się wiele wysilać, przeczyta się jeden, dwa, trzy wiersze i już się coś wie. I oczywiście w tamtych czasach to był Mickiewicz, bo był bardzo, bardzo dobrze się rymuje i czyta, bo była bardzo lotniska. Później trzeba trafić na dobrych nauczycieli w szkole, którzy zafascynują poezją w jakiś sposób, przedstawią ją inaczej niż tylko potok słów, który trzeba zinterpretować według z góry ze narzuconych ram. Ja takich nauczycieli miałem i to jest szczęście. Później musi się zdarzyć w życiu coś takiego, co jest takim jakby zwolni się hamulec. Bo człowiek ma całe życie coś wie, że chce napisać, ale ma hamulce. Ja jestem też trochę człowiekiem, który robi dużo na przekór w życiu. I pierwszym takim, pierwszą taką rzeczą to był fakt, że moja ówczesna żona, z którą byliśmy już tak jakby bardzo blisko przed rozwodem, ale razem jeszcze mieszkaliśmy, ona pisała wiersze i zostawiała je w różnych miejscach i ja je czytałem. I sobie pomyślałem, no kuźwa, ja ci pokażę. Ja bym pisał te wiersze. I gdzieś tam sobie znalazłem w internecie jakieś miejsca, troszeczkę pisałem, ale bardzo mało. Wtedy jest potrzebny warunek taki ostateczny. I takim warunkiem była moja wizyta przez przypadek w Empiku w Poznaniu, gdzie poszedłem do półki z poezją. Było bodajże 13, może 15 sztuk tych książek nowoczesnej poezji polskiej. Otworzyłem jedną, przeczytałem jeden wiersz i nic. Kompletnie nic nie zrozumiałem. Mówię, no może ja głupi, albo akurat taki wiersz. Drugi wiersz, kompletnie nic. Druga książka, trzecia. Po 10 sobie odpuściłem, sobie pomyślałem, no to teraz ja wam pokażę. Bo ja wychodzę z założenia, że poezja to nie może być potokiem słów niezrozumiałym, które rozumieją tylko wąska grupa ludzi, którzy uważają się za poetów. I do tego trzeba mieć jeszcze 5 encyklopedii i coś jeszcze, żeby przeczytać 5 zdań. Ja zawsze myślałem i marzyłem o tym, żebym pisał albo czytał poezję dla zwykłych, prostych ludzi, których chyba poetyki jest więcej niż w tych skomplikowanych wypowiedziach. Śmiem nawet twierdzić, że połowa tych poetów nie bardzo wie, o czym pisze i o co im chodzi. Po prostu umie budować ładne zdania, ale nie niosą za sobą żadnej ani wrażliwości, ani jakiegoś przesłania takiego. Być może są bardziej na zasadzie rozprawki naukowej. Ale dla mnie to nie jest poezja. Dla mnie poezja to jest mowa wiązana, która potrafi w nas samych czytających obudzić albo wspomnienia, albo jakąś czułość, wrażliwość obudzić na chwilę, coś przypomnieć. Tylko tak. Dlatego zdecydowałem się pisać. No, trafiłem na fajnych ludzi, później piszę. Dobrze, co jest czegoś dla ciebie natchnieniem? Co ci podsuwa pomysł? Czy to sytuacje życiowe, czy może jakaś myśl? Natchnienie w życiu to jest miliony. To kiedyś mój ulubiony Stachura powiedział, że wszystko jest poezją. Wszystko. Najczęściej u mnie natchnieniem jest miłość, ale to nie jest miłość, którą ja przeżyłem, chociaż też, ale nie tylko ta, którą ja przeżyłem, tylko którą sobie wyobrażam, którą mogą ludzie przeżyć, widząc dwoje ludzi w autobusie spoglądających z czułością. Dalej to już jest tylko moja wyobraźnia. Często też miłość do synów, bardzo często, to jest chyba najczęściej. Bo jednak miłość do dzieci jest uczuciem takim jakby nieskończonym i nie mającym granic, po prostu nie okiem znanym. Ale są też natchnieniem
Nie, listek, który spadnie z drzewa i przypomni, że to życie jest takie kruche jak ten listek, który tam sobie faluje powoli. Albo dwie dziewczynki rozmawiające w autobusie o zabawkach mamy. Różne rzeczy, naprawdę, bardzo różne. Natchnień można poszukać. Właściwie nie pamiętam, co nie było natchnień. Mam dwa przykłady. Tak, na tą okazję. Tak, na tą okazję o natchnieniu. I pierwszy to jest wiersz właśnie o miłości rodzicielskiej, a drugi to zobaczymy. Krótki wiersz o miłości. Poeta trochę jest człowiekiem, a człowiek bywa romantykiem. Syna zabiera nad tę rzekę, gdzie kiedyś wszystko było dzikie. Mówimy o tym prosto z mostu, ucząc patyczki równo pływać, jakim pachniało wszystko wiosną. Choć przecież prawie była zima. Jak cieszył mamę każdy spacer na cztery ręce i dwie rączki. Na wiatrze szeptała, ty wariacie, nie pozwól nam się nigdy skończyć. Nie pozwól rozstać, zgubić, spalić. Nie pozwól życiu nas połamać. A synek pyta zza oddali, tato, a gdzie jest moja mama? Poeta nigdy nie dorasta. Człowiek niech będzie człowiekiem. I wyjechali z tego miasta. I już nie chodzą nad te rzeki. Natomiast drugi wiersz jest taki bardziej autoironiczny, żeby Państwo wiedzieli, że po prostu można pisać o wszystkim. Naprawdę o wszystkim i wszystko przynosi, pisanie o wszystkim może przynosić radość, dla niektórych uśmiech. Wiersz za jeden uśmiech. Są już słonie okryte w poezję. Hipopotam też by się znalazł. Tylko ja się w niej jakoś nie mieszczę. Taka trochę na wyraz niezdara. Mam 100 kilo i tyłek jak wialnia. Od bizona poniekąd polskiego. I choć w tańcu się słabo ogarniam, to jak dziecko. Przytulę każdego. Znajdziesz w wierszach i dzika, i pawia. Znajdziesz nawet pijaną żyrafę. Znajdziesz małpę, co robi przyprawia. A ja zmieścić się w niej nie potrafię. Mam 100 kilo. Z porządnym okładem. Namiot mógłbym uczynić z koszuli. Uciekają po końcach, jak jadę. A ja chciałbym ich tylko przytulić. Są poeci owiani muzyką. Jest nadzieja i wiara i miłość. I dopiero w tym durnym wierszyku ktoś umieścił przytulne stopilo.